Witajcie! W tym odcinku pokażę Wam, jak pod Linuxem zainstalować środowisko AVR i jak uruchomić pierwszy program na mikrokontrolerze. W opisie pod filmem wpisałam wszystkie polecenia, których używam. Na początku instalujemy AVR Dude, program obsługujący nasz programator, w moim przypadku USB ASP. Następnie GCC AVR, czyli kompilator języka C. Oraz bibliotekę AVR libc. Dla ułatwienia dobrze jest utworzyć sobie trzy skrypty. Do ustawienia fusebitów, do kompilacji i do wgrywania naszego programu na mikrokontroler. Na samym początku ustawiam fusebity, czyli bity konfiguracyjne. Jeżeli nie wiecie, co to są fusebity i jak się nimi posługiwać, pomińcie to polecenie, ponieważ wpisanie błędnej wartości może nawet zablokować Wasz mikrokontroler. Samo ustawienie fusebitów wygląda tak. Parametr C to rodzaj programatora, u mnie USB ASP. P to typ mikrokontrolera, M16 to Atmega 16. U, wybór pamięci, flash, EEPROM. H-fuse, L-fuse to górny i dolny byte fusebitów. AW oznacza zapis. Wartości fusebitów możecie ustalić na podstawie dokumentacji mikrokontrolera, bądź z pomocą kalkulatorów dostępnych w sieci. Następnie przygotowujemy sobie skrypt do kompilacji. Plikiem z kodem źródłowym jest main.c. Kompilacja składa się z trzech etapów, w wyniku których otrzymujemy plik main.hex w formacie Intel Hex, odpowiednim do zapisów pamięci flash mikrokontrolera. Ponownie W to zapis, DFCPU to częstotliwość procesora, w moim przypadku 8 MHz. MMCU mówi o typie mikrokontrolera. Kolejny etap to wgranie programu do mikrokontrolera. Przełączniki FV wyłączają sprawdzenie sygnatury i danych, więc możecie je dla bezpieczeństwa pominąć. C USB ASP to rodzaj programatora USB ASP. P małe to typ mikrokontrolera, a P duże to port, do jakiego podłączony jest programator. Na koniec stwórzmy sobie prosty program, który będzie włączał i wyłączał diody na porcie A. Zastosujemy tutaj bibliotekę opóźnień delay. Najpierw ustawiamy kierunek wyjściowy, czyli rejestr DDRA musi przyjąć jedynki na wszystkich bitach, czyli 0xFF. Następnie w pętli, w port A, będziemy zmieniać bity na przeciwne, co będzie skutkowało zapalaniem i gaszeniem diod. Musimy dodać jeszcze odpowiednie opóźnienie 200 ms. Pamiętajcie, że diody powinny być podłączone do portu A przez rezystory, np. 1 kΩ. Następnie należy sprawdzić, czy utworzone skrypty mają ustawione prawa do wykonywania. Jeśli wszystko jest OK, uruchamiamy skrypt do kompilacji. Pojawiają się nam pliki main z rozszerzeniem .hex i .o. Następnie opcjonalnie uruchamiamy skrypt fusebits, a na koniec burn, który wgrywa program do mikrokontrolera. Teraz już wiecie, jak wgrać program do Waszego mikrokontrolera. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was i zachęcam do subskrybowania naszego kanału.